Cześć, z tej strony Przemysław Sierakowski, a z tej strony Rafał Kuliga. Zapraszamy na strefę kibica Flash. Okej. Nazwy afrykańskich drużyn, te podstawowe, znamy wszyscy z lekcji geografii. I są już też bardzo śmieszne, tak? Bo na przykład Burkina Faso. No, są bardziej nieszablonowe niż te w Europie, czy dajmy na to w Stanach Zjednoczonych, obojętnie, nieważne. W każdym razie znamy te podstawowe nazwy z atlasów. Natomiast one mają jakby takie swoje zamienniki. I dzisiaj właśnie dla Was specjalnie przygotowaliśmy te zamienniki. Tak, mamy taką kompilację zamienników, które są dość zabawne. Myślę, że niektóre są Wam znane, choćby z Mistrzostw Świata. No i mamy dla Was taką kompilację i zaczynamy. Co ciekawe, alfabetyczną. Docencie trud. Algeria często nazywana jest lisami pustyni. Angola czarnymi antylopami. Na Benin mówi się wiewiórki. Z kolei Burkina Faso to ogiery. Egipt to faraonowie. Ciekawe, no, ciekawe dlaczego. Tu jest ulubiona jakby pozycja Rafała. Erytrea nazywana jest chłopcami Morza Czerwonego. Ci to w ogóle mają już kompilację naprawdę mocno, bo tak, nie dość, że chłopcy Morza Czerwonego, no to przepraszam, ale to się kojarzy jednak z kobiecymi rzeczami, dniami trudnymi. A jeszcze mam ciekawostką dla Was z Erytrei, którą przeczytałem kiedyś w Fokusie i to jest naprawdę mocna sprawa. Tam nie ma huty, więc wszystkie pozostałości po II wojnie światowej, jakieś, nie wiem, samoloty, które tam spadły, inne ciężkie artylerie, wszystko jest żelastwo, leży tam na środku, tych, i to jest, ja widziałem zdjęcia, to wygląda kuriozalnie, naprawdę, leżą na środku gdzieś tam i nie wiem, na przykład idziesz sobie do sklepu, którego tam pewnie nie ma, i leży tam, nie wiem, jakiś rozklekotany traktor, który nie został przetopiony. Jak teraz pójdziecie do lekarza i okaże się, że macie anemię i potrzebujecie dużo żelaza, to wiecie gdzie. Tak, do Erytrei kierunek. Gana nazywana jest czarnymi gwiazdami. I kolejna ulubiona pozycja Rafała, Gwinea, narodowy słoń. Kongo to czerwone diabły. Ciekawe. To jest chyba moja ulubiona pozycja, czyli Manchester United. Liberia to samotne gwiazdy. Libia to śródziemnomorscy rycerze. Trochę klimat z Władcy Pierścieni. Zacz w ogóle to Malawi płomienie. To prawie brzmi jak Miami Heat. Malawi płomienie. Malawi Heat. Malawi Heat. Mauritius to ptaki dodo. Mozambik, mamby. Nigeria to super orły. Super orły, trochę jak Górskiego, nie? Się kojarzy. Nie wiedziałem, że on kiedyś prowadził Nigerię. RPA, czyli Republika Południowej Afryki, to Bafana Bafana. Która brzmi jak Banana Banana. Albo trochę jak Anana Kofana, czyli ten, wiesz, Kofi Annan, który kiedyś był. Renata Beger, pozdrawiamy z tego miejsca. Anana Kofana. Bafana Bafana oznacza po prostu chłopcy, tak? Ale tak sobie przepraszam, że jeszcze wrócę do tamtej. Pomyślałem sobie, jak na przykład jest komentarz meczu i nie wiem, pan Laskowski daje mi na to komentuje i mówi, no i przy piłce nagle Bafana Bafana. Ale to jeszcze nic, ale wyobraź sobie, że jakiś afrykański komentator komentuje i mówi w jakimś afrykańskim języku i Bafana Bafana Bafana, Bafana i dalej też po afrykańsku, i to też musi naprawdę bardzo śmiesznie widać. Republika Środkowoafrykańska nazywana jest Jeleniami Dolnej Ubangi. Republika Zielonego Przylądka to Błękitne Rekiny. Suazi, czyli Tarcza Króla, czyli to jest czwarta część Władcy Pierścieni. Tak. No i Zambia, nie wiadomo dlaczego, ale nazywana jest drużyną miedzianych kul. Tak, no jak widzicie, nie pomalujesz tych nas, po prostu tego nie pomalujesz, nie wiadomo do końca, o co w tym chodzi. W każdym razie na pewno ciekawe są te zamienniki i ja myślę, że fajnie, jakby komentatorzy sportowi ich używali. Jak chcecie, możemy pobawić się w taką małą zabawę, żeby było śmiesznie, użyłem dwa razy tego samego słowa. Najśmieszniejsze nazwy na europejskie reprezentacje, które wymyślicie, albo jakieś inne reprezentacje, nagrodzimy autografami Kamila Stocha i Maćka Kota, bo jeszcze mamy ich trochę w zanadrzu, więc tak do dzieła, wysłajcie na maila, na Facebooku, a te, które nam się spodobają, może właśnie zrobimy jakiś odcinek z nimi i najlepszych nagrodzimy autografami Kamila Stocha i Macieja Kota. Wszystkie dane do tego konkursu, który na bieżąco wymyślił Przemek bardzo spontanicznie, macie w opisie. Do usłyszenia w kolejnej Strefie Flash. Cześć, z tej strony jest Strefa Kibica Flash, czyli nasz Flash! Pleszew, pozdrawiamy Pleszew z tego miejsca. Jeszcze raz. Cześć, z tej strony jest Strefa Kibica na świecie, Przemek Sierakowski, Rafa Kuliga, zapraszamy na odcinek. Nie powiedzieliśmy, że to Flash. Nie, Algeria, lisy pustyni. Algeria to... Trochę brzmiało jak czytanie przystanków. No, naprawdę.